sprawie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ulicy Kotlarskiej w Krakowie. Bardzo proszę na taką listę o zreferowanie. Tradycyjnie mamy okazję opiniować coś, co już jest praktycznie wykonywane. Ktoś gdzieś kiedyś zapomniał widocznie, że istnieje taka instytucja jak w miejscu drugiej i ktoś musiał opiniować tą przebudowę. Jeśli chodzi o cel, wtedy jak Onejda i mieszkańcy zwracali się do nas w poprzedniej kadencji z prośbą o spowodowanie wymiany tych ekranów w celu poprawienia jakości akustycznej hałasu przy ulicy Kotlarskiej w związku z przebudową ronda Grzegórzeckiego. Zostało to podzielone na dwa etapy i na razie jest prowadzona realizacja etapu pierwszego. Polega ona na podniesieniu tychże ekranów do wysokości 8 metrów. W związku z tym obejmuje to znaczy nazwa jest przebudowa drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych, jednakże no one są w pasie drogowym, dlatego takie opracowanie. Na tych działkach, które są tutaj wskazane w opracowaniu, są już zlokalizowane ekrany akustyczne, a projekt także zakłada ich kontynuację, więc w zasadzie to jest tylko zatwierdzenie tego, co kiedyś było postanowione, a teraz przyszła dokumentacja. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak, ja mam. Proszę. A teraz w jakiej wysokości są te dotychczasowe ekrany? 5, tak? I zostaną podwyższone o 3? Tak. A w dalszym etapie mają być założone te nakładki. Co niestety i tak tym ludziom nie poprawi na tyle tego jakości życia, że mimo wszystko te normy hałasu będą przekroczone. Aczkolwiek no zawsze troszeczkę dobrze. Nie, no bo ja już tam przechodząc zauważyłem, że tam faktycznie zostały dospawane te wsporniki, ale tam zostało dospawane nie 3 metry, ale gdzieś, nie wiem, 1,20 m, 1,30 m. Nie wiem, to jest w trakcie, znaczy jest, są wstrzymane roboty, bo tam inwestor przy galerii Kazimierz protestuje, że zasłoni mu to budynki, które są właśnie budowane. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zarząd zaopiniował pozytywnie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta.